Hej, witam Cię na kanale Anita W. Bardzo miło mi Cię tutaj widzieć. Ja nazywam się Anita. To jest mój mąż Tomek. A to nasz autobus szkolny, camper, w którym od ponad 10 miesięcy podróżujemy po Ameryce. Aby być na bieżąco, kliknij przycisk subskrybuj, a teraz już zapraszam do oglądania. Pa, pa! Chyba się jeszcze nie obudziłam. O, bo kawę jeszcze nie piłam. Pa! Dzień dobry, hej, witam Was w 50. odcinku na moim kanale. Dokładnie tak, 50. to jest czyste szaleństwo. Dzisiaj jest bardzo ekscytujący dzień, bo właśnie się wybieramy na Key Largo, czyli całkowite już południe Florydy, i tam będziemy nurkować. Hello. Good morning. I'm good. How are you? Okay. No to dzisiaj nie ma. No to pojechali. No to co? Posnurkowali. Przynajmniej Twixa mamy. Białego. Są w Polsce Twixy białe? Są w ogóle Twixy w Polsce? Są, nie? Ten filmik w ogóle nie istnieje. A jest? No to co? No ale to jest takie... All natura, tylko ty bez makijażu, to może tu być tu natura. Okej, snorkling nam odwołali, ale mimo wszystko postanowiliśmy przyjechać tutaj na Key Largo. Może gdzieś dalej zajedziemy na któryś z Keys. Nie wiemy, nie mamy planu. Chcieliśmy tutaj przyjechać na troszeczkę dłużej, szczególnie na Key West, ale zarezerwowanie czegokolwiek, znaczy mam na myśli campgroundu, graniczy z cudem, a poza tym ceny są czasami po $300, także to jest w ogóle absolutnie zwariowane. No ale nie da się tak czy inaczej, trzeba przynajmniej z rocznym wyprzedzeniem rezerwować. Także dzisiaj po prostu przejedziemy się, zobaczymy, co tutaj jest do zobaczenia i mam nadzieję wejść do wody, ale jest naprawdę pogoda taka, no nie jest zbyt przyjemnie i wieje, także może i dobrze, że to nurkowanie zostało odwołane, ale mam nadzieję, że kiedyś tu wrócimy ponurkować. Muszę przyznać, że warunki pogodowe są takie dosyć średniawkowe. No, na pewno nie idealne na nurkowanie. Wieje, jest chyba 20 stopni. No, temperatura wody jest taka, że jakby świeciło słoneczko, to myślę, że byłoby przyjemnie. Ale w takiej sytuacji to chyba troszeczkę za zimna. Dziękuję. Do widzenia. Falling for you, I hate to say it, but it's
Im bardziej wjeżdżamy w głąb tych wszystkich kis, tym bardziej jesteśmy w stanie zobaczyć zniszczenia i efekty po prostu po tym huraganie Dorian z 2019 roku. Huragan Dorian był jednym z najsilniejszych huraganów w historii Atlantyku. Najpierw spustoszył Bahamy, a później już z mniejszą siłą uderzył we Florydę. Przejeżdżając po tych uliczkach widzieliśmy sporo domów, które do tej pory są opuszczone i remontowane. A z tych przyjemniejszych rzeczy, to teraz widzicie gatunek przesłodkich mini-jelonków. Jest to gatunek charakterystyczny jedynie dla tych właśnie floryckich południowych wysepek Keys i nazywa się Key Deer. Jest to najmniejszy gatunek jelenia w USA i niestety zagrożony wyginięciem. Poza tym są bardzo przyjazne, nie boją się ludzi i, jak widzicie, są dosyć ciekawskie. Pa! Pa, pa! Okej, pojeździliśmy trochę po Keys, widzieliśmy jelonki, widzieliśmy dzikie kury, które jeszcze muszę nagrać, bo nie zdążyłam. I dojechaliśmy do maratonu chyba. I mój mózg nie może tego zaakceptować, że my tutaj jesteśmy, a ja nie popływam, więc idę popływać. A mój mózg jak najbardziej to akceptuje. Mój nie. Także ja jestem w bluzie. Znaczy tutaj jest całkiem przyjemne, nie? Jest 18 stopni, tylko po prostu trochę wieje. Ale to nic. Ja muszę wejść do wody. Koniec, kropka. Jesteśmy na Sombrero Beach. I idę do wody. Tak prawdopodobnie idę do wody. Idziesz ze mną? Ja, bo nogi się zamoczę, ale... Nogi się zamoczyć! Tomek, sprawdzę temperaturę wody. Nie wejdziesz. Nie wejdę? Okej, okay, no to teraz na 100% wejdę. O tak? No jest zimna, naprawdę jest zimna. Bardzo zimna? No, sobie. Boję się. Ja nie schodzę na pewno. Dobra, muszę iść, bo nie wejdę. No to nie jest taka... Wcześniej, jak byliśmy na innej plaży, to widzieliśmy taką starszą panią. Po prostu na pełnej sobie weszła tak do wody, nie? Skoczyła. Ona jest moją inspiracją i ja tak samo teraz wejdę, tak jak ona. Bez zastanowienia tak zrobię dokładnie. Nie jest tak źle. O. Glony! O kurczę! Jest trochę zimna, no jednak jest. Ramiona. O, i zobaczyłam włosy. To jest tak zwany tchórz. Mój mąż. Tak, ostatnio szedłem sobie plażą, no. I widziałem, jak rekiny sobie tam polują, takie powiedzmy troszkę mniejsze pewnie jak ja. A teraz przed chwileczką tu się wynurzyła taka ryba, pewnie
tu ode mnie. Nie wiem, co to było, ale wystarczy mi, że tam coś takiego wielkiego pływa. There's a feeling in my soul, can't defeat it. I lose control on your marks. Get set, are you ready to go? Give me meaning when I'm low, when I'm bleeding. You push me on your marks. Get set, are you ready to go? Dziękuję Wam bardzo za oglądanie tego filmiku. Jeśli Wam się podobał, to proszę o zostawianie łapek w górę oraz subskrypcji. Pamiętajcie, że zbliżamy się wielkimi krokami do 1000 subskrypcji, a to oznacza, że z tej okazji na kanał wleci filmik Ventur. Także jeszcze raz dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w następnym filmiku. Pa, pa!